24 stycznia 1945 roku. Alzacja we wschodniej Francji. Amerykański porucznik Garlin Conner wychodzi z rowu na skraju krwawego pola bitwy. Jego odwaga i precyzyjne kierowanie ogniem zatrzymały natarcie batalionu elitarnej niemieckiej dywizji górskiej. Zginęło około 50 żołnierzy wroga, ponad setka była ranna. Ale walki w lesie Brunwald to tylko część bitwy o kocioł Kolmar. To ostatni skrawek Francji okupowany przez Niemców. Dzień później zwierzchnik Connera, podpułkownik Lloyd Ramsey, napotyka wrogi patrol. Niemiecki żołnierz rzuca granatem zwanym tłuczkiem do ziemniaków. Ramsey chwyta go i odrzuca. Drugi go rani. Granat wybucha, rozsiewając zabójcze odłamki, które trafiają w podpułkownika. Niemcy giną w potyczce, a Ramsey potrzebuje pomocy medycznej. Idzie na punkt opatrunkowy. Lekarz usuwa mu odłamek bez znieczulenia. Potem Ramsey wraca na punkt obserwacyjny. Walki o kocioł Kolmar trwają. Żołnierze 7. Pułku Piechoty, w tym Garlin Conner, wciąż starają się wyprzeć Niemców za Ren. Na początku lutego Conner na ochotnika zgłasza się do dowodzenia kompanią L, która straciła dowódcę. Kompanie piechoty ponosiły olbrzymie straty także wśród oficerów. Ktoś musiał przejmować ich obowiązki. Trzeci batalion walczy o francuską wioskę Bisheim, gdzie Niemcy otoczyli kompanię K. Z 20 ludźmi i 2 Shermanami Conner i resztka kompanii L wchodzą do okopów wroga. Dochodzi do brutalnej walki wręcz. Żołnierze używają wszystkiego, co mają pod ręką. To nie jest walka, do jakiej przywykli Amerykanie. Conner raz jeszcze jest w samym środku wydarzeń. Wcześniej kierował ogniem artyleryjskim. Teraz walczy w zupełnie inny sposób. Twarzą w twarz z wrogiem, też ryzykując życie. Amerykanie uwalniają kompanię K. Zabijają 12 Niemców. 75 się poddaje. To bardzo wymowne. Tych 75 pokazało, że miało dość. Wolało oddać wioskę Amerykanom. Tak to wyglądało. Tak właśnie było tamtego dnia w tej części kotła Kolmar. Za bohaterstwo w Bisheim Conner zdobywa 4. srebrną gwiazdę.